Dzień dobry. Jako doradca techniczny firmy Roto przybliżam Państwu dynamicznie rozwijającą się grupę przesuwnych drzwi tarasowych, do których firma Roto oferuje systemy okuć. Jesteśmy w sali wystawowej Roto Room w Warszawie, w której zgromadziliśmy imponujące przykłady wszystkich typów drzwi przesuwnych. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia tej ekspozycji i przekonania się w naturze, które z drzwi przesuwnych najlepiej spełnią wymogi Państwa inwestycji. Bardzo wyraźnym trendem ostatnich lat, zarówno w budownictwie jedno, jak i wielorodzinnym, jest stosowanie komfortowych drzwi przesuwnych jako wyjście na balkon lub taras. Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem są tzw. uchylno-przesuwne drzwi balkonowe na bazie systemu okuć Roto Patio Alversa. Popularność tego typu wyjścia na taras wynika z korzystnej ceny gotowych drzwi, a także z tego, że rozwiązanie to produkowane jest ze standardowych profili okiennych, jak inne okna w domu, do wyboru PVC, drewno lub aluminium. System okuć Roto Patio Alversa poza przesuwaniem umożliwia ustawienie skrzydła drzwi do wietrzenia w komfortowej pozycji uchylnej. Najważniejszymi zaletami tego typu rozwiązania jest bardzo duża izolacyjność termiczna, dźwiękoszczelność i odporność na włamanie. Także ze standardowych profili PVC drewnianych lub aluminiowych produkowane są przesuwne drzwi harmonikowe z wykorzystaniem systemu okuć Roto Patio Fold. Korzyścią z tego rozwiązania jest możliwość bardzo szerokiego otwarcia pomieszczenia na zewnątrz lub do ogrodu zimowego. Maksymalna długość szyny jezdnej wynosi 6 metrów, a komfortowy niski próg usuwa bariery spod nóg. Na tym tle wyjątkowo prezentują się wielkopowierzchniowe drzwi unoszono-przesuwne, popularnie określane mianem HS. Do ich wykonania potrzebne są specjalne, masywne profile z PVC, drewna lub aluminium, a ich wyróżnikiem jest wielkość skrzydła przesuwnego. Jego szerokość dochodzi do 3,25 m, wysokość do 2,7 m, a masa skrzydła do 400 kg. To zapewnia efekt przeszklenia z małą liczbą podziałów. Tu pokazujemy drzwi typu HS na przykładzie systemu okuć Roto Patio Live z napędem elektrycznym Drive, ukrytym całkowicie w podłodze, który ułatwia przesuwanie wyjątkowo dużych i ciężkich drzwi. Prawdziwą innowacją jest najnowszy system drzwi przesuwnych na bazie systemu okuć Roto Patio Innova i specjalnego profilu typu Slide z PVC, drewna lub aluminium. Dynamiczną popularność na rynkach azjatyckich USA, Europy Południowej, a także jednego z największych eksporterów stolarki, czyli Polski, system ten zawdzięcza wyjątkowej szczelności. Przeszedł on pomyślnie testy tajfunowe w Azji i huraganowe w Ameryce. Wyjątkowa szczelność na wodę i powietrze oraz dźwiękoszczelność systemu Roto Patio Innova wynika z innowacyjnego ruchu domykającego skrzydło w poprzek do profilu ościeżnicy. Dzięki temu ciągła uszczelka na całym obwodzie skrzydła zapewnia perfekcyjną szczelność. Tym, co przesuwny system Roto Patio Innova odróżnia od innych rozwiązań, jest aktywne regulowanie na całym obwodzie skrzydła, a zwłaszcza na słupku. Dociśnięte skrzydło jest dodatkowo dociągane przez wysuwane bolce regulujące, sterowane klamką. Poza perfekcyjną szczelnością zapewnia to dużą odporność na włamanie. Do drzwi przesuwnych w klasie odporności na włamanie RC2 system Roto Patio Innova oferuje dodatkowe zabezpieczenia przed przesunięciem skrzydła przez próby podważenia od zewnątrz. System jezdny tych drzwi współpracuje z modułowym systemem okuć firmy Roto. To zapewnia prosty i szybki montaż, a tym samym rentowną produkcję szczelnych i wygodnych drzwi przesuwnych. Nadzwyczajna popularność drzwi Slide z okuciami Roto Patio Innova wynika z atrakcyjnej ceny gotowych drzwi oraz z wąskich profili skrzydła, zapewniających większe przeszklenie i doświetlenie pomieszczeń. Szyba stałego szklenia dochodzić może prawie do poziomu podłogi, co podnosi walory estetyczne fasady i nadaje jej lekkości. Zwróćmy jeszcze uwagę na mały detal, który zwiększa bezpieczeństwo i komfort obsługi. Klamka z przyciskiem. Przycisk nie tylko blokuje klamkę w położeniu zamknięcia, a tym samym przeciwdziała przesunięciu okucia po obwodzie. Blokuje on także klamkę ustawioną do góry na odreglowanym skrzydle, żeby można było za nią wygodnie chwycić i komfortowo przesunąć skrzydło. Długa rękojeść klamki sprawia, że do jej przekręcenia potrzeba znacznie mniej siły.